Witam wszystkich gorąco, cześć. W grudniu 23 roku sąsiadka podczas silnych mrozów dochodzących do minus 20 stopni Celsjusza nie uruchomiła auta, wybierając się do pracy, także troszeczkę poddenerwowana przyszła do mnie i powiedziała, że mam jej zrobić porządek z akumulatorem. Ten albo tą toplę wyrzucić, wstawić nową i miałem na to jakieś tam 16 godzin. Także akumulatora tego nie wyrzuciłem, nowy kupiłem, ale z tym akumulatorem postanowiłem troszeczkę się pobawić, także wykonałem swoje ulubione otwory inspekcyjne w celu weryfikacji stanu elektrolitu, czyli jego gęstości, jego poziomu i klarowności. Także w celi plusowej poziomu nie było, płyty odkryte. W sąsiadującej celi było troszeczkę lepiej, ale też Aromet miał kłopoty z zasaniem. Ta cela była w miarę i ta miała poziom, tak? Ta już też było coraz mniej tego elektrolitu. W minusowej było troszeczkę lepiej niż w plusowej. Także kupiłem ten akumulator, o tym troszeczkę później. Dlaczego? I taka marka, a nie inna. Tutaj zważyłem tą markę. Akumulator ważył prawie 9 kg. Także to już jest po naładowaniu, bo mówię, skracam trochę ten czas tego filmu. I teraz, jak wiecie, to jest akumulator firmy, można powiedzieć, takie firmy krzak, ale to jest ponoć warta. To jest akumulator z 23 roku, z października. To jest wykonany pomiar zaraz po naładowaniu. Nie było czasu, żeby elektrolit doszedł do siebie po ładowaniu, ale wartości na testerze KW650 mało co się różniło od tych przed ładowaniem. Także pewnie, żebym zmierzył po 24 godzinach, byłoby lepiej, a tak to mówię, identyczne prawie parametry były na początku ładowania. No, trochę brakuje tak do normy, nie? Do prądu rozruchowego nominalnego. Tutaj mamy akurat pomiar rezystancji wewnętrznej przed ładowaniem. Troszeczkę takie zamieszanie z tym filmem, ale może przy omawianiu wykresu z ładowania troszeczkę dokładniej opiszę, dlaczego tak, a nie inaczej. No tak, nowy akumulator, silne mrozy, ale trzeba go naładować, więc na pierwszy rzut poszła ładowarka mikroprocesorowa, tak zwana Biedronka. Chciałem zobaczyć właśnie, jak szybko ona się wyłączy. To będzie widoczne w wykresach, nie? Później musiałem jednak podłączyć ładowarkę taką bardziej ładującą akumulatory. Nie pieści się ten prostownik, ta ładowarka przy ładowaniu. To jest bardzo dobra ładowarka. I mamy wykres, czyli to, co stare tygrysy lubią najbardziej. Co zawiera wykres? Wykres zawiera 13,5 godziny rejestracji trzema stylami. Był ładowany ten akumulator. Pierwszy styl zaprezentowała ładowarka Sena w trybie autko. Tutaj taki szpikulec. To jest styl ładowania ładowarki KET w trybie automat. I tu trzeci styl. Styl to jest ładowarka KEDR trybem manualnym, czyli impulsowym. I ona ładuje 21 sekund, ładuje takim stylem i 7 sekund odpoczynku. 21 ładuje i 7 sekund odpoczynku. Łącznie przez te 13,5 godziny ładowania. Tutaj trochę przerwy było. Ładowaliśmy prawie ile? Prawie 10 amperogodzin, nie? To dużo i mało, ale tym bardziej, ale że akumulator był nowy. Jak wiemy, były silne mrozy. Może trochę z perspektywy mogłem wcześniej zakończyć, ale to ładowanie nie jest jakieś tam agresywne, spokojnie. No tu nawet pół ampera prąd płynął, tutaj z początku 1 amper. Także nie było tutaj jakiegoś
niszczenia płyt. Ładowarka Sena szybciutko zakończyła ładowanie. Jeszcze rozszerzymy wykres. Napięcie widzimy, jakie było. Tutaj mówię, jeszcze szybciej się zakończyło trybem auto, ładowarką Kedry. Tu jest jeszcze Sena. Wykres Seny. Tutaj jakby uwypuklone jest ładowanie stylem auto, ładowanie trybem auto, ładowarki Kedr. Tu jeszcze bardziej rozciągnąłem. Aha, tu, co tu jest coś innego. Teraz wracając jeszcze do chronologii tego filmu, no współczuję wam, bo początek to taki jest, że się można troszeczkę pogubić, no ale chciałem już zakończyć ten etap tego akumulatora, te urywki tego, tej wymiany, może tak, walały mi się po pulpicie, po laptopie, także zakończę i będę miał z głowy pokazy z zasysania elektrolitu, jaki ten elektrolit miał kolor, jaką gęstość i jak się zasysało ogólnie, to może tam przy okazji kiedyś pokażę. Tutaj może troszeczkę skrzywdziłem ten akumulator, nazywając krzak, ale nie mam do tej marki nic, nie robię wycieczek, tylko po prostu chodziło mi bardziej o popularność tej marki. A z tą marką mam do czynienia, ponieważ 5 lat temu kupiłem sobie akumulator Sakura do diesla, ale spodobało mi się, że nie ma korków i po prostu odsprzedałem dla kolegi do Volkswagena Caddy. I do tej pory, z tego co wiem, i jeszcze jeździ, a to już no, tak, no, na pewno 4 lata, a już tak bardziej liczę, to raczej 5 lat i nie narzeka, czyli nie jest to firma taka zła. Sprzedaje je hurtownie pewnej sieci motoryzacyjnej. W dalszym ciągu tego filmu będzie pokazany koszyk do mocowania tego akumulatora, także tam jest tolerancja wymiarowa bardzo mała, lekko za duży akumulator i nie wejdzie. Koszyk montażowy na ten akumulator jest tylko troszeczkę mniejszy od takiego krytycznego, od takich krytycznych wymiarów, tak? 5 cm i tego akumulatora byśmy nie wcisnęli między chyba tam tym mocowaniem amortyzatora, a obudową filtra już nie pamiętam, a zobaczycie dalej. Także musiałem wziąć tą markę. Raz, że akumulator nie jest drogi, raz, że nowy, bo z września 2023 roku, a myślę, że trochę tam pożyję, tym bardziej, że silnik w tym aucie to benzyna 1.4. Po zmontowaniu filmu na pewno zobaczę, że trzeba coś było więcej powiedzieć, albo coś mniej powiedzieć, ale jak chcecie, to wrócę do tego akumulatora, bo mam z tego momenty ładowania Sakury, mam momenty ładowania topli, tople mam dalej. Tutaj jest to miejsce, półka. Widzicie, tu jest ograniczenie. Tutaj. Straszne są to klemy, ale coś będziemy robić. Zobaczymy, co tutaj. 22. To jeszcze odjąć. Klema plusowa. O, tutaj przy tamtym akumulatorze była śrubka wkręcona. Dobra. No, to taki, widzicie, tutaj troszeczkę. No i dobrze.
jest wszystko podłączone, idziemy odpalać. No dobra, nie moje auto, widzimy. Troszeczkę zaszronione. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Uciekamy. O, panie. Tutaj jest ta wada, że od razu z automatu się zapalają światła. Nie wiem. 170 tysięcy. Jak to z komisu samochód, to ile dodać, panowie? Może już teraz nikt nie tego. Nie cofa, nie? Dobrze, zgasimy. Jeszcze raz. Szkoda, że tylko jestem ja jeden. Mróz, wszyscy pouciekali. Byśmy zobaczyli prąd rozruchowy, ale kiedyś to zrobię. Sprzęgło. Dobra, idziemy robić pomiary jakieś może, co? Czekaj.